No dobrze, mam dwa czasy teraźniejsze. Present continuous i present simple. Ten pierwszy konstruuję przy pomocy czasownika być, be, i czasownika z końcówką ing, I am doing. Drugi konstruuję przy pomocy czasownika w formie bezokolicznika dla osób I, you, we, they oraz poprzez dodanie s lub es w trzeciej osobie liczby pojedynczej he, she, it. W takim razie jaka jest różnica w ich użyciu? Kiedy mam użyć jednego, a kiedy drugiego? Różnica jest bardzo prosta. Użyję czasu present continuous, I am doing, kiedy mówię o czynnościach, które właśnie się dzieją, sytuacjach, które są w toku. Tak jak na rysunku, zwróćmy uwagę, że mamy punkt teraz, now. Now. I interesuje nas tutaj, co dzieje się w danym momencie, gdy my o tym wydarzeniu mówimy. Przeczytajmy kilka przykładów. Please be quiet. I'm working. Nie powiemy tutaj I work. Sytuacja dzieje się tu i teraz. Ktoś przeszkadza mi w tej chwili, podczas gdy ja w tej chwili pracuję. Tom is having a shower at the moment. Nie powiemy tutaj Tom has a shower. On w tym momencie jest pod prysznicem. Take an umbrella with you. It's raining. Pada w tej chwili, więc weź parasolkę. Jak mamy użyć tego drugiego czasu? W jakiej sytuacji? Używamy go do sytuacji takich ogólnych, do opisywania faktów, do opisywania zwyczajów, czynności, które się powtarzają. Różnica między czasem present continuous a present simple leży w tym, że czas present continuous skupia się na tym, co się dzieje w danym punkcie, jednym punkcie tu i teraz. Natomiast present simple opisuje czynności, które zasadniczo były, są i będą prawdą. Stąd ta długa kreska na linii czasu. Od past poprzez now do future. Przeczytajmy kilka przykładów. I work every day from 9 o'clock to 5:30. I work every day. Codziennie. Sytuacja powtarzalna. Tom has a shower every morning. Każdego ranka Tom bierze prysznic. Czy on bierze prysznic w tym momencie? Być może, nie wiemy tego. To zdanie nam o tym nie mówi. It rains a lot in winter. Dużo pada zimą. Niekoniecznie pada w tym momencie. Dla lepszego zrozumienia tematu przyjrzyjmy się temu przykładowi. Jack is watching television. He is not playing the guitar. Spójrzmy na rysunek. Najwyraźniej ten chłopak ma na imię Jack. On w tym momencie ogląda telewizję, ale nie gra na gitarze. Gitara stoi sobie obok. But Jack has a guitar. Tak, to jest fakt. On ma gitarę. Stoi sobie obok niego. He often plays it and he plays very well. On często na niej gra i do tego gra bardzo dobrze. Ale w tym momencie nie gra na tej gitarze, za to ogląda telewizję. Jack plays the guitar, but he is not playing the guitar now. Pytanie. Is he playing the guitar? No, he isn't. Not at the moment. I to jest sytuacja dla present continuous. A teraz pytanie ogólne, sytuacja ogólna. Does he play the guitar? Yes, he does. I to jest sytuacja dla present simple. W tym miejscu warto nadmienić, że istnieją takie czasowniki, które nie używają formy present continuous. Nigdy w życiu, nawet jeżeli mówimy o sytuacjach tu i teraz. Są to tak zwane state verbs, czyli takie czasowniki, które opisują stan, a nie czynność. Między innymi są to takie czasowniki jak like, jak know, jak believe. Wszystkie czasowniki, które są związane z lubieniem, nielubieniem lub z jakąś opinią, z jakimś stanem umysłu. Stąd know, understand, believe,
albo like, dislike, hate nigdy nie wezmą formy present continuous. Czyli nigdy nie powiemy I am knowing the answer, tylko powiemy I know the answer. Nigdy nie powiemy oh, now I'm believing you, tylko powiemy I believe you albo I don't believe you. Spójrzmy na kilka ćwiczeń. Na rysunku pierwszym widzimy człowieka w wannie, który mówi I'm a photographer. Spójrzmy na pytanie. Does he take photographs? Czy on robi zdjęcia? Pytanie jest ogólne, czyli czy on tak w ogóle robi zdjęcia? Yes, he does. No skoro jest fotografem, to raczej tak. Is he taking a photograph? Czy on teraz robi jakieś zdjęcie? No, he isn't. What is he doing? A co on teraz robi? He's having a bath. Zauważmy, że nie trzeba tak naprawdę dodawać informacji, czy on na przykład w ogóle robi zdjęcia. Nie musimy tego robić, ponieważ kiedy użyjemy odpowiedniego czasu, już ta informacja jest jakby włączona w to nasze pytanie. Użycie czasu simple sugeruje, że pytamy o coś ogólnego. Natomiast kiedy chcemy zapytać o to, co się dzieje tu i teraz, też nie musimy używać słowa now albo at the moment, dlatego że już czas present continuous wskazuje nam, że pytamy o to, co tu i teraz. Spójrzmy na drugi rysunek. Widzimy jakąś kobietę grającą na pianinie i ona mówi I'm a bus driver. A więc pytanie jest takie, is she driving a bus? No, she isn't. Driving wskazuje na to, że pytamy o to, czy ona teraz prowadzi autobus. No to nie jest prawda, bo teraz to ona gra na pianinie. Does she drive a bus? Yes, she does. Czy ona w ogóle jeździ autobusem, prowadzi autobus? Z tego, co mówi, to tak. She is a bus driver. So yes, she does drive a bus. What is she doing? She is playing the piano. I znowu pytanie ze słowem doing na końcu, ing, w związku z tym oznacza to, że pytamy, co ona robi teraz, a na rysunku widzimy, że ona gra na pianinie. Zróbmy jeszcze jeden przykład. I'm a window cleaner. Does he clean windows? Yes, he does. Is he cleaning a window? Yes, he is. What is he doing? He is cleaning a window. Ten przykład był troszkę bardziej pokręcony, ponieważ pokazali nam tego człowieka, robiącego w tym momencie to, co robi zawodowo. Czyli z jednej strony w tej chwili on czyści okno, z drugiej strony on zwykle te okna czyści. W związku z tym w obu przypadkach odpowiedź to yes. Tyle tylko, że pierwsze pytanie było pytaniem ogólnym i stąd yes he does. Drugie pytanie było o to, co on robi tu i teraz, a więc yes he is. Thank you.